Tytuł kursu: Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł: Sporządzanie dokumentów w sprawach emerytalno-rentowych pracowników. Temat: Charakterystyka świadczeń emerytalno-rentowych. Cechą charakterystyczną świadczeń emerytalno-rentowych jest zabezpieczenie środków do życia w przypadku starości, to jest do życia wieku, który niekorzystnie wpływa na zdolność do samodzielnego zdobywania środków utrzymania, to jest emerytury, i niezdolności do pracy zarobkowej, to jest renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenia emerytalno-rentowe finansowane są z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych i ze środków budżetu państwa. Zasady nabywania prawa do emerytury uregulowane zostały przede wszystkim w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z warunków przejścia na emeryturę jest osiągnięcie odpowiedniego wieku dla kobiet i dla mężczyzn. Dla osób urodzonych przed dniem 31 grudnia 1948 roku podstawowym warunkiem przyznania emerytury jest legitymowanie się odpowiednią liczbą okresów składkowych i nieskładkowych. Dla kobiet prawo przewiduje okres 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat tych okresów. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 roku mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, bez względu na wymiar udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Ustalenie prawa do emerytury następuje na wniosek ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. Wniosek należy złożyć na druku ZUS RP1E. Wniosek może być złożony bezpośrednio w organie rentowym na piśmie, zgłoszony ustnie do protokołu, przesłany albo złożony w Polskim Urzędzie Konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej. Co taki wniosek powinien zawierać? Wniosek o emeryturę powinien zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, a w razie jego braku serię i numer dowodu osobistego albo paszportu. Podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub osoby upoważnionej. Nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego, jeżeli emerytura ma być przekazywana na rachunek bankowy. Dokumenty wymagane do ustalenia kapitału. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rentę? Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki. Został uznany za niezdolnego do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych lub nieskładkowych, ale nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.